Szkłusza Redeko. www.redeko.pl. Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli. Minimalnie lepszy jest Śląsk, który z 2 punktami zajmuje 9. miejsce w lidze. Zagłębie ma tylko jedno oczko i jest klasyfikowane na 10. pozycji. Czeka nas bardzo trudne starcie, mówi jednak Daniel Grobelny. Piękna hala, fajna atmosfera, wspomagają ich kibice. Zespół Lubina jest bardzo groźny, przede wszystkim sektor środkowy, Przysiek z Stankiewiczem bardzo dobrze ze sobą współpracują, tą formację trzeba jak najszybciej wyłączyć, żeby po prostu uniknąć niepotrzebnej porażki. Tabela pokazuje, że Śląsk może sobie poradzić w nowej hali w Lubinie. To są jednak derby i zdarzyć się tak naprawdę może wszystko. Głogów i Lubin to są jakby podwójne derby. Legnica odpadła, nie jest w Superlidze, więc tutaj mamy 2 zespoły z Dolnego Śląska. Co jest najważniejsze? Żeby się nie dać zaskoczyć na hali lubińskiej. Przede wszystkim grają szybką kontrę, długo trzymają piłkę. Trzeba wzmocnić blok. Będziemy też dzisiaj nad tym pracować, żeby tą formację też poprawić. No i co? Wyjść w 100% zaangażowanym i pokazać, że jest się lepszy na boisku. Derby po derbach. Najpierw Głogów, teraz Lubin. Nie ma to wielkiego znaczenia, mówi Grobelny. Tego w piłce ręcznej nie ma. Nie ma jakichś tutaj, czy gramy derby, czy nie derby. Do każdego zespołu podchodzimy jednakowo, czy to jest Wisła Płock, czy to jest Wiwe Targi Kielce, czy Górnik Zabrze, czy to jest Głogów, czy Lubin. Musimy podejść w 100% zaangażowanie i nie patrzeć, czy to są derby, czy nie derby i po prostu pokazać na boisku, na co stać. Kluczem do sukcesu może być dobra postawa bramkarzy i obrona. To jest wizytówką wrocławskiego klubu. Defensywa jest to naszą mocną stroną, nie ukrywam. Chcemy opierać się na tym, żeby wyprowadzać szybkie kontrataki. Wiadomo, że atak pozycyjny jest to kwestia do grania, cały czas się na tym pracuje. Obrona również, ale z tego co wiem i widzę, chłopaki preferują obronę tutaj dosyć mocną. To z nas bardzo z trenerem cieszy, bo od tego można wyprowadzić szybkie kontry. No i co najważniejsze, będziemy chcieli oprzeć nasze granie na obronie, tak samo jak i z Głogowem, tak samo z Lubinem, z innymi zespołami. Początek spotkania w niedzielę o 13 w nowej hali w Lubinie. Nowe centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl